Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Mam nadzieję, że tak samo jak ja, czekacie na kolejne losy naszego bohatera. Ale myślę, że tak samo wszyscy czekamy na debiut polskiej reprezentacji pod wodzą nowego szkoleniowca. I to ma miejsce już jutro. I z tej okazji chciałbym wszystkim pełnoletnim widzom przypomnieć o ofercie partnera kanału, czyli STS. Znajdziecie ją na dole w opisie. Rejestrujcie się koniecznie używając kodu KOZA, jeśli oczywiście macie ukończone 18 lat, a nie macie jeszcze konta. Z tego powodu, że... Ten kod daje wam dostęp, między innymi do zakładu bez ryzyka, do, do stówki, do bonusu przy pierwszych trzech wpłatach, więc są to naprawdę fajne profity. A przy okazji, korzystając z tego kodu, wspieracie mój kanał. A przecież fajnych meczów naprawdę dużo przed nami, bo gra reprezentacja Polski, gra reprezentacja Francji, gra reprezentacja Hiszpanii, dodatkowo jeszcze między innymi Anglicy wchodzą do gry. Tak więc takiej piłki reprezentacyjnej na naprawdę wysokim poziomie w najbliższych dniach nie powinno brakować, więc jeżeli chcecie jeszcze podkręcić sobie te piłkarskie emocje, macie ukończone 18 lat, koniecznie zaglądajcie do linku w opisie i korzystajcie z kodu KOZA, a teraz przenosimy się do Szturmu Graz. Tu zaprowadziła nas ta kariera i to w tych karierach jest piękne, że zaczynamy w jakimś kierunku, wybieramy sobie jakiś cel, ale gdzie dojdziemy, nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, e, patrzymy sobie na tych zawodników, których e, skautowaliśmy. No i niestety, Holec, który byłby doskonałym bramkarzem, już został podpisany. Padeborn podebrał nam także tego piłkarza, ale już ten e, Weissner jest cały czas do wzięcia. Zastanowimy się nad nim, tak samo jak na, nad e, Masopustem. To jest w ogóle znane nazwisko, ale e, wydaje się, że tutaj Tomasz będzie o tyle ciekawszy, że jest po prostu dużo młodszym piłkarzem, i, e, i, i to będzie na, e, jego karta przetargowa. Ten napastnik nas nie interesuje, za to chromada, jako środkowy pomocnik defensywny. Jak najbardziej, słuchajcie, to. Te transfery. Są w stanie otworzyć nam drzwi do grania 4-2-3-1, bo mamy wtedy bocznego pomocnika, mamy wtedy środkowego pomocnika defensywnego, e, więc jest tu jak najbardziej temat do zastanowienia się. E, patrzymy sobie jednak na kolejnych zawodników, no bo przecież mamy tu m.in. Waclika, ale ten już podpisał e, kontrakt z e, Unionem, natomiast Kalas jest cały czas do wzięcia, dajmy go sobie do listy. E, dodatkowo, Jusuf Demir za 5 dni będzie dla nas znany, Heca jest piłkarzem, którego moglibyśmy pozyskać, ale wydaje mi się, że tak stary bramkarz aż nas nie interesuje. Patrzymy sobie na kolejnych zawodników. Czy mamy tutaj jeszcze kogoś, kto by nas interesował? Eee, no nie, już tu mamy wszystkich ten. No szkoda tego, szkoda tego Waclika, bo to by było wzmocnienie dla nas bardziej niż fantastyczne, prawda? Ale, ale spokojnie, ehm, tych zawodników, których mamy, oni i tak są całkiem nieźli, prawda? Więc e, jest, jest dobrze pod tym względem. No to co, czekamy sobie też na te polskie skautingi, bo one są niesamowicie istotne. Najpierw jednak musimy rozpocząć granie w Lidze. Jesteśmy gotowi pod względem formacji. Sharpnessy są. Pytanie teraz, jak będzie to wyglądało pod względem e, morale? E, czy drużyna nie pęknie i zagra w europejskiej elicie? Zdecydowanie jest to w zasięgu. To prawda, bo mamy taki zestaw zawodników, że powinni dać radę. Ehm, oczekuję dobrego występu, więc tutaj naprawdę staram się zbudować dobrą atmosferę, bo ja wierzę, że wyniki będą w stanie przyjść też z tymi wzmocnieniami, które planujemy e, gdzieś tam z tyłu głowy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. E, Łukasz Piszczek zatem odpowiedział na wszystkie pytania prasy i gotowy jest na mecz. Nie rozszarpały nas pismackie sępy, to oby nie zrobiły tego, że nie zrobili tego piłkarzy z Rapidu. W Jeden jedziemy do stolicy, i tam remisujemy. Słuchajcie, to jest dobry start sezonu. Rapid zawsze jest mocnym rywalem, a to co dla nas bardzo istotne, przede wszystkim po tym nieudanym okresie przygotowawczym, tego typu rozpoczęcie sezonu jest jak najbardziej do zaakceptowania. Patrzymy na to, czy gdzieś ta Europa się tu pokazuje, bo. Powinna, skoro mamy być w fazie pucharowej, w e, fazie grupowej, nie wiem, czy, czy to gdzieś jeszcze się pojawi, czy też nie. Na razie czekamy na dalszy rozwój wypadków transferowych. Polo odchodzi za 500 tysięcy euro, niemalże, więc duże pieniądze wydaje klub ekstraklasy na tego zawodnika. Nas to w ogóle nie interesuje, szczerze powiedziawszy, więc tak, został sprzedany. No i tu mamy propozycję: swej nordu za naszego gruzińskiego rozgrywającego. I powiem szczerze. My go sprzedamy. My go sprzedamy, bo uważam, że powinniśmy zarobić te pieniądze i nie powinniśmy przede wszystkim temu chłopakowi zamykać drzwi do naprawdę fantastycznej ligi i do, do, do naprawdę fantastycznego zespołu, prawda? Ja chciałbym tylko zobaczyć, czy może jest tutaj ktoś, kogo moglibyśmy pozyskać. a jest na pewno piłkarzem bardzo ciekawym dla nas, ale raczej jest nie do wzięcia. Patrzy, czy mają napastnika, którego moglibyśmy wziąć. Jest tu m.in. Bożenik i powiem szczerze, taki Bożenik dla nas to byłaby opcja fajna, ale wydaje mi mi się, że spróbujemy zaryzykować poczekanie na boksę. Eee, dlatego chcemy zarobić więcej pieniędzy. 4 miliony 300, ok, ok, ok. Eee, na spokojnie. My też nie chcemy tutaj iść mega agresywnie. 3,5 dlatego. 3,300. Oni poszli mocno do góry, jeżeli chodzi o złość, więc się tutaj dogadujemy. I Łukasz Piszczek e, z zadowoleniem przyjmuje naprawdę niemałe pieniądze. Słuchajcie, to jest, to jest bardzo uczciwy hajs e, za tego zawodnika. Mamy raport, jeśli chodzi o Józefa Demira. I powiem szczerze, ja bardzo chciałbym tego zawodnika sprowadzić z powrotem do Austrii, ale. Pieniądze mogą stanąć nam na przeszkodzie i nie chodzi tu o pieniądze, które trzeba by było za tego piłkarza zapłacić, ale są to pieniądze, które trzeba by było temu zawodnikowi zapłacić, bo on niestety jest w lidze, w której robi pitos potężny. Zobaczcie, 40 tysięcy zarabianych tygodniowo to jest naprawdę niemało i my raczej nie jesteśmy w stanie rzucić tego finansowego wyzwania Turkom, dlatego też po prostu zobaczyliśmy, że on tam jest. I to tyle, nie wydamy na niego pieniędzy, bo to jest to jest za dużo, ile trzeba by było mu dać. Ponad to, ile zarabiają nasi podopieczni, choć oczywiście my też z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną przyjętą propozycją stajemy się coraz bogatsi. Dostając ofertę z Bolonii, jednak muszę kliknąć odrzuć, ponieważ nie jesteśmy w stanie w tym momencie zaakceptować tej oferty, sprzedać tego Gruzina i czuć się bezpiecznie. No po prostu nie ma opcji. On odchodzi. To jest naprawdę dobry zespół to są naprawdę dobre pieniądze 3 miliony 300 tysięcy to jest w stanie na przykład ufundować nam sprowadzenie tego piłkarza, którego sprowadzaliśmy do drugiej Borussii Dortmund, e, tego niemieckiego lewonożnego no właśnie, bocznego e, czy też środkowego obrońcę zatem e, powiem sobie, e, sobie i wam szczerze że chyba właśnie po tego zawodnika udamy się jako po jeden z pierwszych transferów, bo on będzie piłkarzem rozwojowym, będzie piłkarzem ciekawym, a patrząc na to jak wygląda nasza kadra w środku defensywy, no to będzie zawodnikiem, który na pewno swoje szanse e, dostanie Stanie, więc y, idziemy po niego. Idziemy po niego, choć chciałbym zobaczyć, jak wygląda struktura wieku naszych środkowych obrońców, bo to jest także dla nas bardzo istotne. Więc tak, ten ma 28, ten jest młody i z nim trzeba będzie mocno popracować, to ważne. E, tego trzeba uczynić w ogóle naszym kapitanem. To też jest istotna wiadomość, czyli e, tak naprawdę ten nasz lewonożny środkowy obrońca będzie grał albo w miejsce Dawida, albo będzie grał w miejsce. Albo będzie grał w miejsce lewego obrońcy. Ale my wiemy, że on także na szóstce grywał, więc jesteśmy w stanie, moim zdaniem, pójść po tego zawodnika, chociaż w głowie mam także Kamińskiego, który mógłby być ciekawą opcją. Dlatego też jeszcze chwilkę poczekamy, jeszcze chwilkę się zastanowimy. Chorwat czy Teixeira? Zaprosimy tutaj Chorwata, zobaczymy, jak sobie poradzi. W tym meczu gramy u siebie, rozpoczynamy ligę na własnym stadionie i tam dostajemy w web 0-2. I to już jest sytuacja bardzo. Bardzo niedobra, no bo to już nie jest druga borusja, żebyśmy byli w stanie tego typu porażki e, brać e, sobie z, z, z lekkim sercem. Więc, tak, patrząc na polskich piłkarzy, widzimy, że niestety Buksa e, nam wypadł. Patrzymy, że Marcin Kamiński jest zawodnikiem, którego e, nawet gdybym chciał pozyskać, to nam się nie opłaca pozyskać, więc E, zrobimy to w sposób następujący. Niestety, bądź stety, zaakceptujemy tę ofertę z Turcji, bo to są naprawdę dobre pieniądze. E, dodatkowo, e, nieodpowiedni rywal byku e, i e, dodatkowo chciałbym jeszcze zrobić to w ten sposób, a mianowicie e, chciałbym. Chciałbym kupić tego obrońcę z Borusy. Chcę kupić tego obrońcę, bo uważam, że naprawdę warto po niego pójść. E, I zobaczymy, jakie to będą pieniądze. E, I tu wydamy hajs. No a potem idziemy w wypożyczenia. Ten środkowy pomocnik mnie nie interesował, ale już niestety mnie nie interesuje. I też nie bylibyśmy w stanie przebić tych pieniędzy z Sheffield, e, więc w to nie idziemy. Ten Kalas wygląda nieźle też. Ale wydaje mi się, że, że ten Rote to jest gościu warty e, wydania hajsu. Więc zobaczymy, z jakimi pieniędzmi też to się będzie wiązało. Zarobi na nim e, też druga Borussia, znaczy główna Borussia, przepraszam. No i moja propozycja to są 4 miliony oraz 15%. Co Wy na to? 4,5-14%? Okej. Okay. Okej. Okay. To mi się podoba. E, gadamy w takim razie z gościem, który przejął naszą robotę. E, więc fajnie. 400. 17, dla mnie spoko. Słuchajcie, dla mnie spoko, bo to jest naprawdę uczciwy pieniądz za tego zawodnika, tak uważam. No i teraz, tylko zanim zaproponujemy mu odpowiedni poziom wynagrodzenia, zobaczmy, jak prezentują się pieniądze, które zarabia się w tej lidze, bo to nie jest mały hajs. Słuchajcie, Kędziora jest najlepiej zarabiającym, ale tu kręcimy się przy kilkunastu tysiącach, więc to jest naprawdę e, bardzo przyzwoity hajs do zarobienia, czyli z tym Sheffield, nawet bylibyśmy w stanie ewentualnie e, rywalizować. No dobra, zmieniliśmy cię na środkowego pomocnika ofensywnego, to teraz naucz się, chłopaku, strzelać. E, tym razem, e, tym razem, tym czasem, przepraszam, e, patrzymy na to, co dzieje się tutaj i idziemy do negocjacji indywidualnych. E, więc tak, tu jesteśmy dogadani. Super, ekstra, fajnie, pięknie. E, świetnie, super. E, no i negocjacje, o, dobra, bo tu sporo tych sprzedaży było, więc jeszcze więcej pieniędzy ląduje na koncie. E, kurczę, no zastanawiam się, czy ten Demir by przyjął E, obniżkę pensji, jakby wziął ten pay cut to kurczę ja tego Demira naprawdę chętnie bym kupił, dobra, negocjujemy na razie z Tomem rotę. E, zobaczmy więc jak to będzie wyglądało e, w, ważny, ważny bez przesady, e, kluczowy, Okej, okay, dobra, jakby ja jestem w stanie to wziąć e, nie ma problemu, e, 5 lat Okej, okay. ważne, że tego nie znegocjowali, bo to jest dla mnie bardzo istotne. No i moim zdaniem podwyżka na tym poziomie jest jak najbardziej adekwatna. No i dla niego jest to super pieniądz i jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego transferu. Znamy tego chłopaka. wiemy, że on się dobrze rozwija. Wiemy, że jest tym zawodnikiem, który może być dla nas naprawdę przydatny, więc akceptujemy to i powiem szczerze już teraz zastanawiam się, czy nie będzie on także elementem nowej nowej formacji w sensie się zmiany formacji, bo to 4-1-2-1-2 nie oddaje dlatego moim zdaniem powinniśmy sobie jak najszybciej zaimplementować tu inne granie i nie wykluczam że przejdziemy do grania w ten sposób jak grał też po części ale mi się głos załamał, jak grał też po części w Niemczech Łukasz Piszczek w BVB a mianowicie chciałbym zaproponować jak chciałem zaproponować tu trójkę obrońców ale oni już tu nie grają na trójkę

I to może bujać, więc tak. Na razie ty musisz być tu. Rotę jako lewonożny. Ty w środku. Znaczy, nie, przepraszam. Ty w środku. Gdzie jest ten nasz captain? A, tu jest nasz captain. Ty w środku i ty jako prawonożny. To wygląda dobrze, moim zdaniem. Ty na razie tutaj. I teraz tak. Tu chciałbym zobaczyć. Szczerze, to tu możemy zobaczyć. Ten tej szejra tak. No, dajmy go sobie tu na razie. E, tutaj dajmy sobie tego prasa. Ten Chorwat mi tu średnio się uśmiecha. E, szczerze. No, potrzebna nam jest ósemka, nie? Tu na pewno środek pomocy wymaga dużej zmiany, dużego wzmocnienia. Absolutnie e, co do tego nie mam wątpliwości. Ty zostajesz sobie tu i tu. No, potrzebujemy kupić napastnika, Do, to jest też goal scorer nam jest potrzebny, więc tutaj duże pieniądze powinny być wydane przez nas. Yy, I wtedy mamy kędziorę Kędziora na prawej pomocy, no średnio, więc kędziora będzie tutaj w rotacji jako półprawy. Czyli tak naprawdę yy, w tym momencie tej szejra zapraszam tutaj. No, i tu się otwiera ścieżka dla kogoś. Trzeba będzie się zastanowić, jak chcemy, kogo byśmy tu chcieli, ale się otwiera ścieżka, i wtedy tu kędziorę byśmy mogli sobie zaprosić. Pyk, na pół prawym. No, i to ma sens. Eee, to ma naprawdę wtedy sporo sensu. Okej, okay. więc to sobie zapiszmy. No, i pójdziemy prawdopodobnie po jednego z tych wolnych eee, po jednego z tych wolnych Czechów, których tutaj mamy, bo uważam, Eee, bo uważam, że to jest naprawdę, uważam, że to jest naprawdę sensowne, żeby teraz po któregoś z tych zawodników pójść. No dobrze. Eee, zatem chciałbym teraz jeszcze zobaczyć. Chociaż nie, no tych polaków to my już widzieliśmy. Czy już nie ma na kogo czekać z zawodnikami. Już nie ma na kogo czekać. Jest tutaj ten Niko Schulz. No, to jest ciekawa opcja zawsze, no ale zobaczymy. Na razie dostajemy propozycję z Augsburga, czyli z Bundesligi, za naszego podstawowego defensywnego pomocnika. I tu powiem szczerze, średnio mi się ta opcja roz, yy, uśmiecha. Yy, jeżeli oni chcą nam go kupić, to muszą dać więcej hajsu. 4,5. No, słuchajcie, mi, mi się to nie podoba, w sensie. To wy go chcecie, a to ma być jednak reżyser tej naszej gry, więc jeżeli chcecie go od nas zabrać, to musicie nam dać kogoś albo, albo coś w zamian, tak? No i my moglibyśmy co najwyżej wziąć Lukasa Petkowa plus milion, a w zasadzie półtora miliona. Ale oni się na to nie zgadzają, a nas nie interesują te pieniądze które są zaproponowane, w sensie ja nie, my zarabiamy dużo pieniędzy, wydajemy tutaj naprawdę dużo znaczy sprzedajemy naprawdę dużo zawodników i tak dalej, więc też nie, nie mamy potrzeby sprzedać każdego piłkarza I, i oni muszą to zrozumieć, prawda no dobra, idziemy sobie do centrum transferowego bo tutaj naprawdę trzeba zainteresować się tymi których mamy rozpisanych i to jest bardzo ciekawe że obydwaj ci zawodnicy są bardzo podobni, jeśli chodzi o profil i powiem szczerze, to jest profil Idealny do tego, jak my teraz gramy, czyli boczny pomocnik, ale z inklinacjami defensywnymi. I powiem szczerze, z tej dwójki, mimo wieku, masopust wydaje się być dużo lepszą opcją na teraz, ponieważ jest to zawodnik, który ma aż trzy cechy. Co prawda, jedna to jest podatność na kontuzję, ale wygląda on naprawdę ciekawiej. I powiem szczerze, jestem bardzo chętny pójścia po tego zawodnika. Musimy mu zapłacić 800 tysięcy w bonusie. No bo już 20%, ale e, moim zdaniem on jest warty tych pieniędzy. Jak patrzę na niego, naprawdę wierzę, że jest, jest to warty. Podobny bonus byłby dla Weissnera. E, kurczę, no zastanawiam się. No nie no, ten masopust ma wiele, wiele, wiele zalet. Zaproponujmy mu podpisanie, no. Musimy to zrobić, bo on na dwa lata przynajmniej będzie tutaj naprawdę topowym zawodnikiem na tej pozycji po prawej stronie. Akceptujemy trzyletni kontrakt. Mam nadzieję, że po prostu e, już go sobie skończymy tym. Brak klauzuli odstępnego. E, Byku, moja propozycja jest taka: że to ci usuwamy. E, no i tu dostajesz 800 tysięcy, tak jak powiedziałem. No bo musi być ten bonus 20%. E, no wydaje mi się, że dzięki temu możemy tu delikatnie zejść. No, i on się zgadza. No on się zgadza, nie ma w tym nic dziwnego. I podpisujemy zawodnika, który oczywiście będzie tutaj oceniony na A. A w prawym, po prawej stronie, zaraz powinniśmy zobaczyć napis, że jest przyszłą gwiazdą, bo no nie, znaczy przyszło, że jest obecną gwiazdą. Nie jest obecną gwiazdą, ale jest świetnym zawodnikiem podstawowej 11. I zgadzam się z tym w 100%. Bo dostajemy tutaj naprawdę gościa, no, który od razu wyrzuca tego, tej szejrę, co do tego nie ma wątpliwości. No ale przede wszystkim jest tu numerem jeden na tej pozycji, absolutnie. Zatem teraz pełen fokus, który musimy zrobić, no to jest fokus na napastnika. I tu potrzebujemy e, naprawdę kogoś, kto, e, kto będzie po prostu kończącym, bo mamy e, sarkarię, który jest pod nim, a potrzebujemy kogoś, kto wiemy, że potrafi strzelać gola. I my znamy jednego zawodnika, który potrafi zdobywać bramki, słuchajcie. E, I uważam, że to naprawdę nie jest głupi kierunek, żeby udać się do Bundesligi, do Werderu, no bo tam jest jeden napastnik i my go znamy dobrze. I powiem szczerze, moim zdaniem to jest naprawdę ciekawy kierunek, po, e, jeśli chodzi o zakup, bo e, my doskonale wiemy, co on jest w stanie dać drużynie. E, nieważne, jaki system ustawialiśmy, to on naprawdę oddawał. Jeżeli trzeba będzie przejść na system ze skrzydłowymi, to on może być takim skrzydłowym ewentualnie. Spróbujmy go kupić. Naprawdę uważam, że to jest piłkarz, po którego my powinniśmy pójść. Eee, moim zdaniem, spróbujemy tutaj zaproponować 4, 15. Taki układ. Co wy na to? I dla nich super. Słuchajcie, uważam, że za 4 miliony naprawdę ciężko będzie kupić lepszego napastnika. Tym bardziej, że to nie jest kupowanie kota w worku, że my kupujemy piłkarzy, których dobrze znamy. Zatem kluczowy piłkarz, co do tego nie mamy wątpliwości, by kupić. Pięcioletnia umowa nas także satysfakcjonuje, e, jak i ciebie. Brak klauzuli odstępnego oczywiście sobie tutaj także zostawimy. E, to mi się nie podoba. Tu jesteśmy gotowi się zgodzić. Ja się na to zgadzam, bo to są niezłe warunki i podpisujemy zawodnika, który wchodzi do podstawowego składu i liczę na to, że z tym drugim środkowym napastnikiem będzie w stanie stworzyć tutaj duet, który będzie trząsł tą ligą w posadach i mam na to ogromną nadzieję. Zatem słuchajcie, wzmocniliśmy już prawą stronę, wzmocniliśmy już defensywę, bardzo wzmocniliśmy ofensywę. Jedyne czego potrzebujemy w tym momencie moim zdaniem to wartościowy środkowy pomocnik. Ktoś, kto będzie w stanie odwracać losy spotkań na tym poziomie, bo brakuje nam takiej dobrej, szóstko ósemki, tak naprawdę. I będziemy musieli się tutaj tym zainteresować. Na razie jednak dokonamy sobie oczywiście tutaj zmiany i ciebie chciałbym wprowadzić w miejsce ciebie i, i wskakujesz sobie od razu tutaj. Pyk. Fajnie. Naprawdę się cieszę, że ninja dołącza do naszej drużyny po raz. Kolejny, bo uważam, że to jest zawodnik, z którego serio będziemy mieli dużo pożytku. E, zobaczmy sobie ocenę ogólną tych dwóch nowych, których sprowadziliśmy, więc e, jak to wygląda. Masopus dostaje siódemkę. Spoko, nie mam z tym problemu. I ninja dziewiątkę jeszcze bardziej mi to pasuje. Czy dycha w ogóle jest wolna? Dycha też jest wolna, więc, jakby ktoś tutaj jeszcze przychodził, to dyszkę możemy e, komuś dać. Piękna sprawa, uważam, że to jest naprawdę fantastyczne, e, co udało nam się tutaj zrobić. E, no, i trzeba będzie jeszcze tu zawodników e, dobrze przetrenować, dobrze dać tutaj. E, dobre dać tutaj. E, wytyczne jeśli chodzi o pracę wspólną, więc zaraz będziemy się tym zajmowali. Na razie jednak dostajemy propozycję transferu za gościa, którego i tak chcemy sprzedać, więc to akceptujemy. A ja się zastanawiam, czy nie mam w głowie jakiejś takiej ósemki, e, którą moglibyśmy pozyskać na zasadzie e, wypożyczenia do naszego klubu, ale przyznam szczerze, troszkę ciężko mi jest tutaj wpaść na pomysł piłkarza, który byłby, który byłby ok i no, i na razie takowego nazwiska w głowie nie mam, natomiast tu mamy naprawdę przyzwoitego pana Nowaka. Podpisujemy kontrakt, zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc pierwsze żniwa z tych zasianych tutaj mamy pierwsze zbiory z tych, z tych, z tych plonów, które sobie posialiśmy i mam nadzieję, że będzie to trwało w jak najlepsze. Czy mamy wszystkich zawodników tu sprawdzonych? Chyba tak, więc tak, Liubic został sprzedany, super. Mamy propozycję z Augsburga, ale to już starą, więc tu się nie ma co na tym Skupiać, natomiast teraz musimy zobaczyć, jak wyglądają ci nowi. No i mamy sobie tutaj ciebie, i ty ładnie się rozwijasz, ale jeszcze musisz chwilę popracować. Mamy sobie tutaj ciebie, ale z ciebie raczej nic nie będzie. Sorry, z tym juniorem to nie ma co pracować. No, ja, ja go zwalniam od razu, bo to jest bez sensu. E, więc tak, mamy tego Fischera. No, jeśli chodzi o tego zawodnika, wydaje mi się, że najbardziej rozwojowym będzie przerzucenie go na środkowego pomocnika defensywnego, ale tego w tym momencie nie możemy zrobić, więc dajmy mu rozgrywającego obrońcę, żeby on e, też tą piłką operował dobrze. No i zobaczmy sobie tego Nowaka. E, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że tutaj może znaleźlibyśmy dla niego miejsce już nawet teraz w drużynie w środku pomocy, ale, ale niestety nie. Niestety tak to nie wygląda, e, więc niech on sobie pracuje jako, y, jako cień, ale. No Zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość. Na razie, jednak, patrzymy na to, co dzieje się tutaj. Mamy spotkanie, e, dużo nowych nazwisk, więc jest szansa na debiuty. I mam nadzieję, że to przeniesie się na rezultat. Remisujemy, no nie przegrywamy. Dominacja w tym meczu była przekrutna. Zobaczcie, 8 strzałów, 7 okazji, no ale nie byliśmy w stanie przekuć tego na gole. Mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze tutaj e, możemy użyć tego sformułowania, a że, że ten zespół naprawdę ma. Potencjał na to, żebyśmy tutaj e, po prostu e, po, po prostu zaraz zaczynali nie tylko dominować te mecze, ale przede wszystkim wygrywać. Powiem szczerze, no, zastanawiam się nad tym, e, nad tym pomocnikiem, którego moglibyśmy pozyskać i chciałbym zobaczyć sobie na przykład z Premier League, kto jest w ogóle do wypożyczenia, bo Anusz okaże się, że jest tutaj piłkarz, e, który spełnia nasze wymogi. E, jest Alex Robertson, jest Atif Konate... Sprawdźmy, no ale to jest dziesiątka. No to raczej nie. No zobaczmy tego Robertsona. 18 dni, więc jeszcze coś ten. Bowden. No zobaczmy. A nuż się okaże, że będzie warty tego wypożyczenia. Joe White. Tak samo, sprawdzimy go sobie. Wiecie, no zawsze warto Zwrócić uwagę na tych zawodników Bo może się okazać, że to będą goście Którzy, no, no, no będą mieli To coś, czego szukamy eee, Zobaczmy tego lewego wahadłowego Chociaż to akurat najmniej mnie interesuje Jeśli chodzi o golkiperów, no to tego gościa znamy dobrze No i to nie jestem ten poziom No i jeśli chodzi o bramkarzy, to w ogóle nie jestem ten poziom No dobra, ale słuchajcie, samą Premier League człowiek nie żyje Zobaczmy sobie jeszcze Między innymi eee, Francję Najwyższy poziom rozgrywkowy, czy tam jest ktoś, kogo chcielibyśmy pozyskać. Tego gościa z nami, on nie jest zły, ale nie widzę dla niego szans. Zobaczymy sobie Mboka, eee, czemu nie? Zobaczymy sobie tego turę, eee, czemu nie? Patrzymy na bramkarzy, no i oni nie wyglądają jakoś ciekawie, ale na przykład Ndiaye środkowo-brońca, sprawdźmy go sobie, eee, czemu nie? Jeśli chodzi o smyfa to my go mieliśmy raz pozyskanego i to nie był dobry pomysł, więc już e, trzymając się tej wiedzy, zobaczymy sobie sako. E, wiecie, zawsze warto wykorzystać też te kierunki, bo może się okazać, że one będą dla nas naprawdę wartościowe. E, patrzymy sobie na Hikoriego AB, zobaczmy go sobie. E, Artola, zobaczmy. Noel, zobaczmy. E, jeśli chodzi o pomocników, jest dwóch. Ale ten nas nie interesuje bezboczny bo i ten też nas nie interesuje bezboczny. Bo Pod tym względem nie jesteśmy w ogóle zainteresowani. To był też, jeśli chodzi o bramkarzy. Ten może być niezły. Ten może być niezły, więc zobaczymy go sobie. No to co? Lecimy do Holandii, zobaczmy jak tam Eredivisie. Czy na przykład ten Belk by nas interesował? Czy na przykład, no ty jesteś boczny, to nas mało interesujesz. Eee, więc to mamy zrobione. No to co? Holandia była, Indie nas nie interesują, Irlandia, Niemcy. No Niemcy to jak najbardziej eee, jesteśmy zainteresowani kimś z Bundesligi. Eee, zobaczmy pomocników, eee, aczkolwiek tu mamy tylko SPO, no to ci nie, obrońcy nie, bramkarze nie, nie, napastnicy. Możemy go zobaczyć, ale tak szczerze to tak tak szczerze to wątpię. No yy, dobra, zobaczmy sobie tych napadziorów, no nic to nie będzie kosztowało, a my też potrzebujemy jeszcze jednego, więc yy, warto by było tutaj spojrzeć na to pod tym kątem. Więc napadziory są, Niemcy były yy, czy coś nam jeszcze zostało, no Portugalia. Szczerze wątpię, ale sprawdźmy. Yy, jest środkowy pomocnik. Podania ma niezły... ej! ej, ej. On może być niezły! O, może być naprawdę ciekawy. <laughs> Więc pod tym względem, serio, tutaj może być interesująco. Zobaczmy sobie jeszcze resztę świata, jak się to tutaj prezentuje. No ale mamy tak, bramkarza, który może nie być zły, ten Grek. Mamy mm, Portugalię. No ale to jest dziesiątka, to nie? No i ten bramkarz. Raczej nie będziemy patrzyli. No dobra, za około 12-18 dni znać będziemy tych piłkarzy, więc mamy jeszcze troszkę czasu. Na spokojnie, bo tu się zaczyna sierpień, więc zdążymy wszystkich poznać. Tymczasem warto by było wydać wreszcie dyspozycję naszym zawodnikom, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy, więc będziemy się teraz na tym mocno skupiali. Ja jeszcze chciałbym zobaczyć jedną rzecz a propos golkipera to chciałbym po prostu spojrzeć w austriackich bramkarzy, chociaż to nie jest jakaś taka chyba wybitna szkoła golkiperów mam wrażenie, zobaczmy sobie bramkarza, czy nie ma tu kogoś, kogo chciałbym ściągnąć, na przykład z powrotem, bo, bo przydał nam się dużo lepszy golkiper, ja mam wrażenie, że tutaj brakuje nam takiego uspokojenia sytuacji z tyłu też ale ja przyznam szczerze, nie kojarzę żadnego bramkarza austriackiego, takiego, że mówię nazwisko i myślę no, to jest on I, i szczerze średnio to wygląda zobaczmy sobie w takim razie szwajcarskich bo tutaj pod tym względem sytuacja może być zdecydowanie lepsza dla nas e, więc zobaczmy sobie to tak no i, i wiek, dajmy od, 20, od 30 roku życia nawet może jakiś hit się tu znajdzie albo ktoś w tym stylu e, więc tak, ty nas nie interesujesz, to już wiemy jest oczywiście zomer, no, ale to jest poza zasięgiem, no i to jest koniec a nie, jest Hits, przepraszam, był Hits, ale Marvin Hits już jest nie do wzięcia. Ok, no to spróbujmy sobie jeszcze zobaczyć e, Niemców. Może pod tym względem będzie lepiej. Zatem szukamy, patrzymy. No i tak, jest Bauman, no ale Bauman jest nie do wyjęcia. Jest Fischer. E, Boże, co ja powiedziałem? Fischer. Eher, ale to jest. No nie, no patrząc na te estymacje, to nie jestem ten poziom. E, jest Karius. Szczerze, to Kariusa jakoś bym nie byłbym zły na Kariusa, jakoś strasznie, gdybyśmy go wzięli. Bernd Leno, oczywiście, no, ale tutaj e, no nie ma opcji. E, ty masz za niski, ten okej. Okay. Jest oczywiście Ortega, ale wątpię, żeby on był do nas, mógł być do nas wypożyczony, nawet jeśli do to, to ten jego e, to po prostu to, ile on zarabia, by nas, by nas zjadło. Terstegen, Ziller. No nie, to się nie uda. E, dobra, a co się dzieje u Nubela? Jeszcze zobaczmy tylko, bo to mnie interesuje. Aleksander Nübel gra w Bayernie. oj! okej. Okay, okej. Okay. Podstawowe warunki roczne. No bo to daje nam naprawdę kawał. Ale to kawał komfortu na bramce. Zaakceptujmy to 50-50, bo to nam się nie uda. Ale powiem szczerze, no to jest coś, co może zmienić sytuację między słupkami. Wtedy przyjdzie Nübel ee, i on dostanie pewny plac i wtedy możemy tego, e, tego turka sprzedać. A ja nie uważam, żeby ten turek był. Warty, żebyśmy go sobie tu trzymali. W sensie on nie, za, nie zaczął jakoś fatalnie sezonu, ale to są kolejne pieniądze, które możemy wziąć, a możemy wzmocnić się naprawdę poważnym zawodnikiem. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc tak, znamy Papa Dopulosa z, 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 z BVB, znamy tego Mejera, ale to są piłkarze, którzy nas w ogóle nie interesują. A przyjście Nubela to może być prawdziwy game changer, słuchajcie. To może być prawdziwy game changer, więc zobaczymy, jak to będzie. Gramy teraz z Laskiem, i to jest zespół, który jest, no, teoretycznie dużo lepszy niż my. I ciekawy jestem, jak te zmiany, których dokonaliśmy, będą wpływały teraz na. Na naszą drużynę. No ale zobaczcie jak to wygląda uwerolowo. Tutaj naprawdę dochodzi do, do rewolucji w bramce. nie? I, I liczę na to, że on już w tym pierwszym meczu nawet odda. Ja z tego bramkarza dotychczasowego nie jestem zadowolony. E, I mam nadzieję, że Nybel to będzie ta jakość, której tak bardzo potrzebujemy. E, akceptujemy tę propozycję, bo to jest zawodnik, którego od razu chcemy sprzedać. Więc e, co do tego e, wątpliwości wszelkie znikają. E, no i szykujemy się na mecz. Gramy u siebie. E, nowy nabytek w bramce i zobaczmy przegrywamy, ocena golkipera no, nie najlepsza, Masopust zdobywa bramkę, yy, no ale słuchajcie, jak to wygląda statystycznie, znowu organizujemy dobre te ataki, w sensie ilości, ale problem jest z ich jakością i nad tym trzeba będzie naprawdę mocno popracować, jak i nad całą resztą tej drużyny, ale to wszystko w kolejnym odcinku, za dziś wielkie dzięki.